Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Sekiro. I dzisiaj, zgodnie z moją obietnicą, zaczynamy polowanie na bezgłowy. Jedyne co mogę na wstępie powiedzieć, to to, że za bardzo się nie przygotowywałem do tego spotkania, poza jedną wizytą naszych kolegów bezgłowych, którą właśnie zaczynamy dzisiaj, można powiedzieć, całą przygodę. Gdyż jest to taka ciekawostka, pierwszy bezgłowy, którego można spotkać w grze. Jednocześnie, już się znowu prączę. Prawdopodobnie właśnie jedyny, którego nigdy nie spotkałem. To jest takie ciekawe dosyć, patrząc na to, że właśnie jest pierwszy i staram się zawsze wszystko dobrze zwiedzić w tym Sekiro. Ale dobra, mniejsza z tym. Zaraz się wszystkim zajmiemy. Ale zanim to, to właśnie muszę pokonać paru przeciwników. Bo nie dlatego, że jestem tu potrzebny do czegokolwiek, tylko wiecie, no, zlamiłem, straciłem trochę zdrowia, co... No chociażbym se podbudował to wszystko przez atakowanie ich. Słuchajcie, każdy pokonany przeciwnik właśnie w ten sposób, czekolwiek jeśli go dobijemy, daje nam odrobinkę zdrowia i parę innych rzeczy, ale tych innych to jeszcze nie mam. A tu mamy jeszcze starczę się z takim trudniejszym przeciwnikiem. Oczywiście musiałem dostać obrażenia. Nie mogło się być po prostu bez nich. Bo jakim to cudem? Bez przesady. Przecież ja i nie dostawać obrażeń od wszystkiego, co się rusza. Tak nie może być. Dobra. Dobra. Jakoś się to udało. Tak, czekam, bym musiał pastylkę niestety zeżreć, ale na szczęście tylko jedną, więc tak. No. Więc bez głowy jest za tym miejscem, tak jak można było wywnioskować po notatce. Ja nie potrafiłem do niego dotrzeć, nie wiedziałem gdzie, jak, co, kiedy. Odpowiedź jest tutaj bardzo prosta, no patrzcie. Jak zwykle przegapiłem wszystko. Nie ukrywam. Stwierdziłem, że muszę to poszukać. Jeśli chcę na nich polować, w szczególności, że jak już wspominałem, no ni cholery nie umiałem tego znaleźć, a wiedziałem, że tu gdzieś jest. Głównie z tego właśnie opisu, ale mniejsza. Dobra. No więc mamy cukierka, mamy jaskinię. A w niej za chwilę prawdopodobnie spotkam bezgłowego. Jednak zanim coś, to muszę przygotować inne właśnie akcesoria. A bynajmniej płomień, oczywiście fioletowy. Parasol Feniksa. I na koniec, co tam jeszcze było? Chyba miałem jeszcze jakieś fioletowe. Nie wiem, czy fioletowa iskra. Dobra. Nie wiem do końca, jak to ma działać, ale dobra. Posążek do widzenia na obecny moment. Natomiast na jego miejsce fioletowa tykwa. A wszelki wypadek, może później jeszcze będziemy stosować, oczywiście to samo co wszystko, a dobra, jeszcze póki pamiętam najważniejszy aspekt, gdzie to jest? Konfetti. Co prawda tylko 4 sztuki, to może być moim zgubą, ale spróbujmy swoich sił, może się uda się. No i jesteśmy już pewne miejscu. Oczywiście domownicy musieli wleść, ale spokojnie, już po sprawie. Jest kolega. I tutaj też coś jest. Ale co, co ja nie powiem niestety. Już sam nie wiem. Dobra, nieważne, sam nie wiem co i pewnie się nie przekonam. No więc hej kolego. Oczywiście klątwa bezgłowego. Aha, przerażeniem, tak. O tym niestety zapomniałem. Po części. Czy tego chcę, czy nie, no niestety stało się tak, że zapomniałem właśnie.
Dobra. Połowa bitwy za nami. Całe szczęście. Teraz naprawdę powiem szczerze, nie wiem, czy to jest kwestia powiedzmy farta, czy tego, że to jest na co najsłabszy ze tych wszystkich bezgłowych. Dobra, płomień. Niestety spóźniłem się z reakcją na płomień. Ale tak czy siak, udało się. Pokonaliśmy dziada. I mamy teraz wyduchowienie Akko. Czyli inaczej mówiąc, mamy nieskończony cukierek życia, który używa właśnie symbole zamiast, znaczy jakieś życia ataku, który używa symbole zamiast, no, bycia cukierkiem. Dobra. W takim wypadku nie wiem nawet co mam powiedzieć, poza tym, że wow. Tego bym się nie spodziewał się. W sensie wiecie, no, że mi się to uda. Więc tak, pierwsza sprawa jeszcze, którą zauważyłem, konfetti już jest do niczego, jak mam te płomienie. I kolejna sprawa, posążek teraz. Gdzie go mam? Pewnie zgubiłem. O, jest. Niech będzie ostatni użyty posążek. I teraz muszę zobaczyć, gdzie jest kolejny koleżka. Ej, powiem szczerze, nawet nie wiem. Prawdopodobnie będę musiał poszukać trochę. Poza tym, że wiem o jednym, ale nie sądzę, żebym go pokonał czy coś. No dobra. Według mojej pamięci i w ogóle spisu i tak dalej, to na pewno jeszcze nie tu. W Źródlanym Pałacu była dwójka pod wodą. Ale no, żeby nie było, to tutaj kojarzę, natomiast bezpośrednio nie wiem, jak będzie, to się jeszcze okaże się. No. A póki co po prostu się tym zajmijmy. Dobra. No więc lecimy. Oczywiście w wodę. I w sumie zanim zacznę jeszcze bitwę. O, jakiś przedmiot, którego nie widziałem wcześniej. Warto byłoby sprawdzić ostatnią sprawę. No. Tak, tutaj nie mam dostępu do swoich narzędzi. Jeśli dobrze kojarzę, że tutaj byli. A niestety pamiętam nawet, że tu byli. To jeśli ich nie pokonałem, to właśnie czekam teraz ciężkie starcie. Jest, tak, jest. Tu właśnie jestem zdany tylko i wyłącznie na uniki i konfetti, więc tak. A nie, nawet konfetti nie mogę nałożyć. Super. Oczywiście śmierć, bo jakby inaczej, nie mogło być za łatwo. Pewnie tutaj będziemy czekać śmierć, szczerze. No dobra, skoro już wiem, gdzie oni są, jak to będzie działać, to... Oczywiście nie ten posążek, który chciałem, wybrałem. Niemniej jednak, no, dużo co nie zmieni. Dobra, więc mamy ich tutaj. Nie będzie to łatwe. Ale damy radę. Dobra. I teraz mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pamiętam, że jakiś był gdzieś na jakimś sekretnym przejściu. Gdzie konkretnie to niestety nie powiem. Pamiętam tylko, że właśnie było na sekretnym przejściu. A ostatniego nie wiem. Wiem, że jest ich pięciu, ale nie wiem, gdzie jest ostatni. Bo to akurat się dowiedziałem, nie będę was okłamywał. Jest po jednym na każdy cukierek, więc... Tak. No dobrze. Nie przejmijmy się tym wszystkim. To w sumie po jednym. Może nie do końca, bo tu jest dwóch, ale no. Rozumiecie, o co mi chodzi. Niestety trochę obrażeń. Na dzień dobry, Tom. Jako, że nie można tu konfetti stosować, to tak. Przełączam się na środki uspokajające i zaczynam się zabawa. Muszę być naprawdę ostrożny z tym, co robię i jak robię.
Ale przy tym, szczerze, ten bezgłowy tutaj nie wydaje się tak, aż tak trudny jak ci niektórzy. Jeśli się przynajmniej ma ogarniętą strategię i w sumie... Dobra. Kogo jak łamuję. Mam wielką siłę ataku. To też robi swoje. Dobra. Pierwsza sprawa, łyk tego. Druga sprawa, łyk tego. No i lecimy. Na ile możemy, oczywiście. Dobra. To była tylko iluzja, tamten drugi. I mamy cukierek ten, który zmniejsza bardzo życie. Ale no. Przynajmniej mamy za co. No, kolejnego zaliczonego. I teraz tak, tutaj są jakieś... Robaki, przeszkielcie, karpia. Nie wiem, jaki jest większy sens tego wszystkiego, ale okej. Ważne, że daliśmy radę. Czemu w sumie? Muszę przyznać, że ci bezgłowi naprawdę nie są trudni z perspektywy czasu. Dobra, teraz pamiętam właśnie, że gdzieś jednego znalazłem, co? Mówię, poszukamy w miejscu, w którym jest jakieś, jak to się nazywa. Dobra, wiecie co? Kogo ja kłamuję, co ja gadam z jakieś głupoty? Po prostu wezmę i się zajmę tym. W zasadzie, że poszukam tego i spotkam się kiedyś, będę wiedział dokładnie, gdzie jest kolejny z nich. Dobra. Oto jesteśmy w kolejnym miejscu, gdzie w teorii był jeden z nich. No szczerze nie pamiętam, czy go tutaj pokonałem, czy nie. Ale jak tak już, najprościej mówiąc, zacząłem się doszukiwać, gdzie on jest, to... najszczerzej w świecie okazało się, że no tak. Nie wiem, jak mogłem o nim zapomnieć, ale faktycznie był tutaj. I mamy kolegę. Dobra. Zobaczymy, jak bitwa pójdzie. Zaczynamy płomieniem. Teraz tak, tykwa. Płomień, szybki atak. Dałoby się trochę wyleczyć. Jeszcze raz tykwę na wszelki wypadek. Okej, na spokojnie. Nigdzie się nie śpieszy. A jakby ci nie chciałbym zginąć, powiem szczerze. Jednak każda śmierć to jest spory problem. Dobra, jesteśmy znowu podkupują tego wszystkiego. Teraz tak. Jesteśmy nawet nie w połowie bitwy. Dobra, mamy połowę. A ja już straciłem wszystkie tykwy. Super. Dobra. Damy radę. Wow. Powiem szczerze, nie wiem, co się ze mną stało, ale naprawdę umiem walczyć. Znaczy dobra, to na pewno jest... Dobra, ten był od... Chyba od składania się. Powiem szczerze, naprawdę nie wiem, co jest ze mną, chociaż... Dość łatwo wytłumaczyć, jestem już na zakończeniu gry, czyli tak de facto. No, posiadam zdolności z... Z całej gry, tak naprawdę. Dobra, poza jednym zakończeniem, no ale mniejsza z tym. Rozumiecie, o co chodzi, więc tak, bez głowi nie powinni być wielkim problemem, kiedy... No jestem postacią, która ma dostęp już do narzędzi z Lazurytu, jeszcze tak de facto stworzonych do walki z bezgłowymi. Oczywiście, zobaczymy, jak to będzie już na NG+. Bo tutaj to łatwo mi mówić, że jestem potężny, że mogę sobie radzić, radzę sobie cokolwiek. Mniejsza z tym, dobra, zobaczymy, co tu jeszcze mówi. Dobra. Nadal nie do końca rozumiem jego słowa. W sumie nie wiem, po co tu idę, ale... Tak, teraz jak tu już jestem, to zaczynam się wydawać, jakbym coś tutaj jeszcze pominął, jakiegoś istotnego. Sobie obiecałem jakiś czas temu, że ogarnę czy coś.
Ja przez to, że powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem, co to może być i czemu. W szczególności, że tak patrzę i tutaj niczego nie ma. Jedne co jest, to jest tam przejście i w sumie nie pamiętam, po co miałbym tam iść? No, wywołałem jakiś atak wściekłych małp, ale ponownie, niczego tutaj takiego nie ma. Ja naprawdę zacząłem się wydawać, że tam jest jakieś przejście. Ale jeśli było, to raczej je odkryłem albo coś. Zresztą sprawdzimy prawdopodobnie w kolejnym epizodzie. Bo w tym momencie muszę się zająć właśnie bezgłowymi. Mamy już zaliczonych 3 albo więcej w sumie nawet. Ale minimum 3. Na pewno mam... Nie, dobra. Nie 3, mam 4 już. Bo jednego tam kiedyś ubiłem, to jestem pewien. Czyli ten od ataku, ten od lepszego ataku i ten tutaj od skradania się. Czyli chyba jeszcze tylko jeden został. A ten ostatni, bo tutaj też trochę sprawdziłem, nie wiem do końca gdzie. Ale znam posążek, od którego łatwo ponoć tam dostać. Jest to konkretniej w Zatopionej Dolinie. Chyba nawet... Dobra, wiecie co, chyba nawet wiem, gdzie to było. Tak, chyba pamiętam. Dobra, jak się okazuje, to wszystkich spotkałem poza tym jednym. Wiem, gdzie oni byli, chociaż... Dobra. Mówię, że spotkałem wszystkich poza tym jednym, a w sumie... Jeśli ostatni jest tam, gdzie ja kojarzę, że on może być, jak usłyszałem, że to Zatopiona Dolina, powiem szczerze, wygląda na to, że tego tutaj, dzisiejszego, którego niby lazłem pokazać, patrzcie jaka nowość, jeszcze go nie znam, to już miałem z nim do czynienia. W jakiś inny sposób, ale... no ale miałem. Dobra. Oczywiście przeciwnicy. Nawet nie wiem, po co to robiłem. Można będzie po prostu na spokojnie pomyśleć. Idąc tam... Idziemy dalej, w ogóle to jest takie bez powrotu. A mnie się wydaje się, że jeśli już... Gdzieś to ma być, to ja wiem, gdzie to może być. I to jest tak jakby trochę wcześniej, co sugeruję, że bardziej by się opłacało iść do kapliczki Wonsha. No dobra, chyba tak będzie dla nas wszystkich lepiej. Ja wiem, że strasznie chaotycznie, ale no... A, mogą tam przejść. Jednak nie potrzebnie to robię. Ale spokojnie, to i tak nie jest żadna wielka strata czy coś. Jedne co, to czeka nas właśnie więcej ekranów wczytywania, ale poradzimy sobie. Dobra, cześć kolego. Dobra, nic wielkiego. Podróż, Zatopiona Dolina. Dolina pod kapliczką. Tak, tu będzie zdecydowanie bliżej i lepiej, pod każdym względem możliwym. Ale okej. I tak, jeśli nie mylę, w tamtą stronę właśnie jest dojście do tego, czego szukam. O ile nie mylę miejsc, rzecz jasna. A niestety jest to bardzo możliwe, że mylę miejsca. Nawet jeśli co, i tak nie będzie mieć z tym problemu. Okej. Teraz tak, tak, tutaj, opo. Idziemy dalej. I zaraz powinniśmy znaleźć się w miejscu, które jest takim jakby otwartym placem, grobem. Tam trzeba będzie zanurkować i dopłynąć przez jezioro właśnie do podwodnie ukrytej jaskini, która prowadzi do kolejnego właśnie headlessa. No i trochę duchów i inne rzeczy, ale tym się teraz nie przejmujemy, tylko nurkujemy. Jeśli dobrze, jeśli... Nie pomyślałem niczego, to zaraz naprawdę będziemy mieli wszystko załatwione. Powiem wam szczerze, nie kojarzę, żebym miał pomieszać. Atmosfera też pasuje do spotkania z naszym kolegą. Mamy go. Tym razem na dzień dobry jednego wychleję. I tak. Płomień i od razu atak powitalny, że tak nazwę. Okej, jeden błąd mógł mi kosztować życie. Dobra. Nie, dobra, szczerze, oni są łatwiej, jeśli ma się odpowiednie narzędzia i
nie wyczekuję ich czy coś, tylko właśnie się... Proszę... Kto to robi? Dobra, śmierć. Teraz tak, wskrzeszenie. Szybko łyk. Szybko uspokajać. I spłomienia. Ja już mógłbym się bawić też w te cukierki, w jakieś cukierki i inne rzeczy, ale... Na co to wszystko, jak i tak jestem wystarczająco potężny, jak widać, żeby sobie z tym poradzić. Wow. Mamy wszystko. I nawet żadnego achievementa. Wow. I co, powiem szczerze, wyszło to wszystko szybciej niż myślałem. W sumie dobrze, to będzie pewnie dla mojego internetu, bo znaczy, że cię i tak będzie się kilka godzin wrzucał. Ale dobra. W takim wypadku mamy zaliczonych bezgłowych. Teraz został tylko wewnętrzny Genichiro. Albo ewentualnie zbieranie koralików, ale nie wiem, gdzie tych czterech mogłem pominąć, więc wiecie, no. Jeśli nikt z was nie będzie na tyle miły, żeby nagle mi napisać, że ty ich nie zebrałeś i to są te i te, no to chyba będę musiał odpuścić i po prostu w takim oto stanie wyruszyć już następną część przygód po pokonaniu oczywiście tego Genichiro, czyli inaczej mówiąc, no. Czemu sobie tego Genichiro? Nie, no, mam chyba jakieś dwa wyzwania. No ale wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu jeśli nie ma nic więcej, to już tylko zostały mi te wyzwania do zrobienia i tyle. A na obecny moment to by było na tyle, właśnie jak już mówię. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Co będzie w następnym epizodzie, jeszcze nie wiem, ale będą to albo właśnie wyzwania, albo polowanie na brakujące koraliki. A póki co to wszystko, trzymajcie się. Hej, hej.